Około 20 minut po godzinie 17 otrzymaliśmy zgłoszenie o kolizji drogowej w miejscowości Strożówka Przybyli na miejsce policjanci, zastali dwóch uczestników tejże kolizji, czyli dwóch kierowców samochodów, które się zderzyły. Podczas rozpytania dowiedzieli się, że kierująca Volkswagenem mieszkanka gminy Moszczenica, jadąc od strony Gorlic, jechała za pewnym samochodem. Kiedy ten samochód omijał pieszego poruszającego się poboczem, w pewnym momencie ten pieszy upadł. I zauważyła go na pasie jezdni, w związku z czym chcąc ominąć tego pieszego, skręciła w lewo, zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do. Czołowo-bocznego zdarzenia z jadącym sprzeciwka Suzuki. Nikomu nic się nie stało w tym zdarzeniu drogowym. E, oboje kierujący byli trzeźwi. E, natomiast sam pieszy, którego wskazywała ta e, uczestniczka, uczestniczka tego zdarzenia drogowego, oddalił się z tego miejsca. Na miejscu był patrol ruchu drogowego, który obsługiwał to zdarzenie drogowe. Ponadto skierowano drugi patrol prewencji, który w rejonie tego zdarzenia i w okolicy e, sprawdzał publiczne, e, pobliskie drogi, również pola. Chcąc uprawdopodobnić, czy rzeczywiście nie doszło do potrącenia jakiegoś pieszego, no bo taka była relacja tejże pani. Niestety żadnego pieszego tam nie zastaliśmy ani na pobliskich drogach, ani w, na polach. Także tutaj w tej chwili policjanci na miejscu zakończyli tą kolizję, ukarając man, mandatem karnym kierującą tymże Volkswagenem.